Jest 22 lipca 2015 roku. Widzicie Państwo, co się tutaj zadziało po burzy. Obraz strasznego, szalejącego żywiołu tu kilka dni temu, a zapowiadają podobną burzę na jutro. Więc jak ten park będzie po tej wyglądał? Mnóstwo drzew jest uszkodzonych, niesamowicie. Na niebie zbierają się kolejne chemtrail. Więc zapowiada się znowu taka katastrofa, burza z bardzo dużą ilością błysków, ale bez klasycznych piorunów czy gromów, tylko takie błyski. A tu jest korzeń, drzewa powalone całe z korzeniem, wysokości człowieka, ponad 2 metry, nawet ma średnica tego obwodu. Więc jakie to musiały siły działać. Już częściowo ścieżka jest uprzątnięta, ale w mieście jest mnóstwo tak też awarii i drzew leżących, więc służby miejskie mają co robić. Straż. Pozdrawiamy strażaków i wszystkich, którzy się starają uprzątnąć i naprawić, co się da. Mówiła Beata Andrejas z Wrocławia. Szczęść Boże.